Partnerem tego odcinka jest wypożyczalnia profesjonalnego sprzętu z Aleksandrowa Łódzkiego, firma Marbut, która posiada w swojej ofercie narzędzia ogrodnicze wszelkiego rodzaju, jak i szeroki wybór narzędzi budowlanych. Zapraszam. Cześć Wam, witam Was w kolejnym odcinku z serii budowlanej Dom Pasja 55. Jak widzicie, mam już wylany chudziak. Dzisiaj wylewałem ze szwagrem. Dzięki Paweł, jak oglądasz? I powiem Wam tak, folię, którą dałem tutaj, teoretycznie postanowiłem ją założyć w ostatniej chwili. Ona jest takerem przypięta do tych górnych desek i ona też ma pełnić taką funkcję izolacji troszkę tej ławy fundamentowej, a ja ją też zrobiłem z tego względu, że tu jak widzicie, jak są deski, to w niektórych miejscach są takie dość duże szpary. Akurat tu może nie są aż takie wielkie, ale w innych miejscach widać, że gdy będziemy później lać tą ławę do samej góry już, no to wtedy nam będzie ten beton wypływał pod tymi deskami. A tak jak macie tą izolację, to ona dodatkowo chroni jeszcze przed wypłynięciem tego betonu, ale dla mnie ważniejsza jest tutaj funkcja tej izolacji, bo jest tu jednak glina, także myślę, że będzie to dobre połączenie z gliną. Zawsze fundament będzie dostawał mniej wody od boków. No i tak to wygląda. Chudziak jest wylany na 10 cm wysokości. I tu będziemy ładować oczywiście zbrojenie. I później dajemy jeszcze wokół bednarkę. Czyli będzie wyprowadzony w każdym narożniku uziom fundamentowy. No i w środku będzie oczywiście gdzieś tutaj wyprowadzony też uziom do skrzynki elektrycznej, ale oddzielnie daję wokół bednarkę, ponieważ rozmawiałem z elektrykiem i to właśnie tak powinno się robić. Nie spawamy bednarki, czyli tych wąsów samych końcówek, tylko do samego zbrojenia, bo to tak naprawdę jest mały efekt i może nam wyjść kiepska rezystancja. Dlatego bednarkę dajemy dookoła po obrysie, łączymy ją ze sobą i wtedy będzie spełniała tak naprawdę tą funkcję uziomu, jaką ma spełniać. Patrząc na koszty całej budowy, to położenie tutaj tej bednarki, a w zasadzie sama jej cena, czyli cena materiału, wychodzi około 1000 zł, także w przeliczeniu na koszty całej budowy jest to niewielka inwestycja, a w przypadku jakichkolwiek przepięć, gdyby coś się stało, później mogą być nawet problemy z ubezpieczalnią, bo może Wam przyjść ubezpieczyciel, gdyby coś się stało i sprawdzi Wam, jaką macie na bednarce, nawet przy skrzynce elektrycznej, rezystancję uziomu. Jeśli będzie, nie będzie się zgadzać, czy będzie kiepska, to może nawet Wam nie uznać takiego odszkodowania, gdyby coś się w domu spaliło, cokolwiek. No i w każdym narożniku będzie też wyjście do góry pod uziom, czyli pod tą instalację odgromową. Nie wiem, czy będziemy ją robić teraz, czy później, czy w ogóle, ale niech sobie będzie. Lepiej się po prostu później pod to podpiąć, niż robić później wszystko wokół fundamentów od nowa albo wbijać te szpile. Także teraz to schnie. Myślę, że jutro już spokojnie będzie można na to wejść. I wrzucamy zbrojenie, które tam leży już od jakiegoś czasu. Ono ma taki rdzawawy kolor, ale to jest tylko nalot. Także nie ma co się martwić tym. I łączymy całe zbrojenie i później umawiamy beton i już lejemy do samej góry.
i ławę fundamentową mamy tak naprawdę z głowy. Jeśli mielibyście jakieś pytania, jak wy na przykład robiliście to u siebie lub w jakiś sposób cokolwiek powinno być zrobione inaczej, dawajcie znać w komentarzach. Zobaczcie, jeszcze mała wstawka, na przykład tutaj mam właśnie tak, że ta ziemia się poobsuwała i teraz ta folia będzie nam blokować wypłynięcie tego betonu, który później będzie wyżej, który prawdopodobnie wypłynąłby tutaj wszędzie. No i teoretycznie trzeba by później obliczyć dobrze, żeby domówić więcej betonu, albo to wszystko trzeba byłoby oczywiście podczas lania obsypywać. Ale tak naprawdę na to wszystko nie ma czasu, dlatego uważam, że ta folia jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ja miałem też wykop na 50 cm wysokości i właśnie gotową folię na 50 cm wysokości znalazłem. Także montaż tego to były 2-3 godzinki razem z żonką i tutaj ogarnęliśmy tą folię. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja. Oczywiście później będzie ją gorzej odczepić już od tych desek. Ale myślę, że jak jest taker, to powinno pójść to w miarę sprawnie. A najważniejsze, że nie wypłynie nam nigdzie beton. A przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby podczas lania tego betonu nie zabrakło. Nie ukrywam, że tu w niektórych miejscach jest tego betonu na wysokość mniej. Bo gdy już w jakichś miejscach było mniej, to starałem tylko się to wypoziomować, żeby było ładnie. A po prostu beton, który będzie lany teraz, czyli w zbrojenie będzie to beton B25, no to on będzie domówiony w większej ilości, żeby pokrył te straty tego chudziaka, tak żebyśmy mieli pokrytą całość do samej góry. No i później się zacznie oczywiście murowanie z bloczków fundamentowych. Nie mogę się doczekać, kiedy ten zasyp już będzie, kiedy ten wykop będzie zasypany. Dobra, także już kończę, trzymajcie się, hej!